Okej, witam wszystkich. Dzisiaj sobie nagramy filmik na temat tego Samsunga 550, do którego wgrałem BIOS z Acera. Proszę się nie śmiać, ale taka prawda jest. No i zobaczmy sobie, jakie tu on ma informacje pod spodem. Dokładnie coś takiego, model NP550 P5C. Także rozkręcimy sobie go. O, dokładnie jest jeszcze tam dalej model code 550 P5C E05 PL. Marzec 2013. Także rozkręcimy sobie go. Spróbujemy dostać się do tego BIOS-u. Wyciągam napęd. Napęd jest taki. DVD nagrywarka. Jakby ktoś był ciekawy. Jeszcze może tam bliżej. To jest nagrywarka DVD. Teraz ciągniemy sobie klapkę, pod którą znajdują się miejsce na dysk twardy i pamięci DDR-ki trójki. Jeszcze wyjmiemy sobie baterię. Żeby nie było. Trochę ją się głupio wyjmuje jakoś. Poczekajcie, może tak będzie mi wygodniej. Otwarcie, no dokładnie w tą stronę. W zasadzie ona już była otwarta, dobra. Bateria ma takie dane, jakby ktoś był ciekawy. 48 Wh, 4400 mAh, 11,1 V, rewizja 1.1. Tutaj mamy złącze. I tak wygląda bateria. Ok, bateria wyjęta. Napęd wyjęty, wszystko mamy tu wyciągnięte. Zabieramy się za odkręcenie śrubek. A trochę ich tam będzie. Może sobie zobaczymy, żeby był w całym kadrze najlepiej. Pierwsza śrubka. I tak tu chyba wszystkich śrubek nie ma. Także. Nie spinajcie się, jakby co. To jest laptop kupiony i tak od gościa. Solixa za 2,5 stówy. Myślę, że się opłacało. Mam go, miałem go, chciałem powiedzieć, mam go. Miałem go podłączonego do monitora zewnętrznego. Tu jest jeszcze karta. Dwie są karty Intel 4000 zintegrowana. No i GeForce 650 GT. Dlatego tego laptopa wziąłem ze względu na tego GeForce'a i procesor Core i5, żeby jednak w tym OBS-ie troszeczkę lepiej mi się nagrywało. I też tak było, bo posiada on już sprzętowe kodowanie tam NVIDIA czy jakoś tak. No i Intela też jakieś są tam już fajne kodeki do nagrywania wideo. Także na pewno ten laptop jest lepszy niż Acer 5542 czy nawet taki Travelmate 5760, bo tam siedzi Core i trójka. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że ten laptop ma subwoofer i dwa głośniki, czyli jest system dźwięku 2.1. No i nawet całkiem fajnie to funkcjonuje. Jeszcze tu są cztery takie malutkie śrubeczki, które też trzeba odkręcić, bo niestety na one są do obudowy, tylko tu już będę musiał, z tego co widzę, wziąć inną końcówkę. O, nie wiem, czy mi się przekrzywiło. Przekrzywiło mi się. Tak, tu będę musiał wziąć inną końcówkę, bo już tam mi nie łapie.
Ta łapie elegancko. Sobie odłożymy je na bok gdzieś. Pierwsza. Druga śrubeczka. Z ciekawostek jeszcze takich dodam, jak już kręcę ten filmik, że jest to teraz wszystko uruchomione na laptopie Acer E1 570 bez G, czyli bez karty drugiej graficznej. I działa. Dobra, wszystkie śrubki wykręcone. Tu wykręcone, tu wykręcone, tu wykręcone. Tu niewykręcona. Okej, wykręcona. Zaraz zobaczymy, czy nam zajdzie obudowa w miarę łatwo. Sobie posprawdzam. Tutaj jest wykręcona. Tutaj nie mamy, tu nie mamy. Tutaj, 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 tutaj jest też. O, ta końcówka lepiej jest namagnetyzowana. Dobra, tu wykręcona, tu wykręcona. Także wszystkie śrubki mam już wykręcone. Pozostaje dostać się do środka tej obudowy. Tylko tu był taki motyw, że z tego co pamiętam, kostkami się podważało. Tak jest. Dobrze, że mamy jeszcze jakiegoś paznokcia w miarę ogarniętego. Widzicie? Trzeba po prostu podważać. Wiem, że gdzieś tutaj był problem z jednej strony. Tak jest. Dobra, tu już mamy podważone. Tutaj też. No jest na takich zatrzaskach, także przydają się w miarę większe pazury, że tak powiem. Wcześniej jak go czyściłem, to robiłem to kostką. Ale już budowa praktycznie zdjęta. No i dobra, mamy. Teraz trzeba uważać na jedną rzecz. Pokażę wam. Kabel, widzicie? Kabelek jest, to jest kabelek od tego głośnika, subwoofera. Tu trzeba go ostrożnie wypiąć. Niestety trzeba włożyć rękę pod spód. I najlepiej zrobić to tak, w ten sposób. Mamy dostęp do tego. Tak jak mówiłem, tak, to jest od całej sekcji tutaj tego głośnika, subwoofera. I tak wygląda obudowa już wyciągnięta. Sobie odłożyłem na bok. I teraz mamy tutaj płytę główną. Już dostaliśmy się do płyty głównej. I postaram się wyciągnąć ją też, żeby nie było. Wszystko już wyciągniemy. I tak muszę ją wyciągnąć, bo będę musiał wylutować kość BIOS, którą trzeba będzie spróbować przeprogramować. Już mam kilka wsadów tam pobranych do tego. Także porozłączamy sobie wszystkie niezbędne kabelki, nie kabelki, żeby nam tu nic nie haczyło. Tu jest od wiatraka i płyta główna trzyma się na takich tutaj śrubeczkach. Jedna. Tu jest druga. I w zasadzie to jest tyle. Tak mi się wydaje. Najpierw jeszcze trzeba odpiąć tutaj taśmę jedną. Ale sobie na razie wykręcę śrubki od płyty. Jedna śrubeczka, druga śrubeczka. Nie, trzy są. Nawet chyba. Tylko nie wiem, czy ta. Tutaj wam pokażę. Widzicie? Ta śruba. Ja też ją wykręcę, żeby nie było. Będzie fajny filmik.
Będziemy szukać kości biosu na płycie. Szczerze powiem, nie wiem gdzie ta kość jest, w którym miejscu. Odłączymy sobie Wi-Fi. Wi-Fi odłączone. Teraz tylko pytanie. Aha, żeby to odłączyć. Tą taśmę tutaj. Dobra. Wszystko mam podłączone? Nie, jeszcze tutaj chyba jest. Tak. Ostatnia. Ostatnia rzecz, jaką odpinamy, to jest to. I jeszcze mamy tutaj jedną taśmę. Widzicie, trzeba patrzeć bardzo, bardzo dokładnie, żeby po prostu nie urwać pewnych elementów. Dwa razy USB 3.0, to jest plusik dla tej płyty. No i sobie ją przeczyścimy troszeczkę. Dobra, ja już praktycznie wykręciłem wszystko, także chyba jeszcze jedna śrubka tutaj jest. Czyli mamy cztery śrubki, które trzymają płytę główną. Dokładnie, cztery śrubki. No i dobra. Wyciągamy płytę główną. Co mi tu chodzi? Aha, to dobra. No i w zasadzie płyta jest wyciągnięta. Trzeba ją będzie troszeczkę przyczyścić. Oczywiście cały ten wentylatorek. Tutaj się trochę już kurzu nazbierało, chociaż jakieś, nie wiem, może 4 miesiące, 5 miesięcy temu to wszystko czyściłem, jak kupiłem. No i tutaj jedziemy, już mamy całą płytę gołą. Bateryjka jest. Bateria, którą sobie zmierzymy przy okazji. Ale podejrzewam, że jest dobra. Ile ma bateria? I zaraz zobaczymy. 3,1 V. Czyli jest w porządku bateria. Możemy ją sobie nawet wyciągnąć. Ups, leciała. I to jest bateria firmy Lixing CR2032. W zasadzie mam takich chyba jeszcze trochę tych baterii, gdzieś kiedyś kupiłem do wagi i tak dalej. I teraz ja bym sobie zrobił, ja bym sobie wyczyścił tą płytę troszeczkę pędzelkiem. O kurde, trochę jest zakurzona, no. Powiem wam, że takie czyszczenie laptopa co roku to jest absolutne minimum. Tutaj wiatrak też jest uwalony już trochę. Czyszczenie, 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 czyszczeniem. Ale jeszcze powiem wam, że trzeba wymieniać pastę na GPU i CPU. Nie będę już mówił o termopadach, ale termopady to już raczej tak rzadziej. Tu mamy jakąś taką gumową podkładkę. No ale chociaż będzie wyczyszczony tak z grubsza ta płyta. Ważne, żeby delikatnie to robić, żeby nie ułamać, nie nadłamać płyty. Bo strasznie sprężynuje na takich właśnie elementach jak tutaj. No wiatrak nie jest w jakimś tragicznym stanie, ale trochę zabrudzony był. Dobra. Już mamy tak z grubsza wyczyszczone. I teraz trzeba znaleźć kość BIOS. Podejrzewam, że to będzie z tej strony. I gdzie tu jest kość BIOS? Na pewno będzie 4, 8 nóżek razem. Czyli tu już mamy jakąś taką pierwszą. Pierwszy element. Nie wiem, czy to się uda odczytać. Może spróbuję włączyć światło.
Będzie wtedy lepiej widać. Coś będzie widać na tym. Ciężko. Dobra, zupełnie inaczej, ja sobie popatrzę to przez taką lupkę. Chociaż mógłbym to wrzucić pod mikroskop. Wtedy byśmy sobie popatrzyli z grubsza. I tak zrobię. Zapauzuję, ale to za chwilę, bo najpierw chciałbym zobaczyć, jaka jest rewizja tej płyty McLaren. Gdzie to muszę tutaj gdzieś znaleźć? No, na pewno będą jakieś takie tutaj opisy. Pokazuję, żeby po prostu może ktoś będzie kiedyś miał do czynienia z tą płytą i będzie miał informacje jakieś. BMI D1898A PTC. Tylko gdzie jest ten napis, że to jest rewizja 1.0? Szukam. Będę szukał, szukał. O, chcę się dowiedzieć, jaka to jest rewizja płyty. Tylko na razie tutaj nigdzie nie widzę. Tu nie piszę. Tu też nie, z tej strony. To są przyciski od touchpada. Czyli lewy klik myszki i prawy. No dobra, tutaj nic nie mam informacji. Jest, tutaj chyba będzie z tej strony. DDR3 only. Made in China, rewizja 1.2, model McLaren, jest. Mam rewizję 1.2. Płyta od Samsunga 550 P5C. Rewizja 1.2, McLaren. Czyli ja będę musiał BIOS-ów szukać do rewizji 1.2. Tutaj mamy jeszcze kartę Wi-Fi i Bluetooth razem. I to jest Intel Centrino Advanced N6235. Fajna sprawa, jak jest Wi-Fi razem z Bluetooth, tylko tutaj nie ma chyba 5 GHz obsługi. Już nie pamiętam dobrze, trzeba było sobie sprawdzić specyfikacji albo po prostu jak ona będzie, ta płyta działała. Jeszcze takie tutaj są informacje na wentylatorze. 5 V z 0,5 A. Jeżeli chodzi o głośność tej płyty, to jest w miarę cicha, naprawdę. O wiele cichsza niż laptopy Acera. W szczególności tego, co mam, 5760 TravelMate. To Samsung 550 jest o wiele, wiele cichszy. Ten tutaj cały wentylatorek. Dobra, także ja to mam. Tu jest śrubka, żeby wyjąć w ogóle tą kartę. Trzeba odkręcić śrubeczkę i wtedy się wyjmuje tą kartę. Ale jej nie będę przekładał, bo to jest Bluetooth. A taką kartę Wi-Fi wyciągnąłem z Acera E1570, gdzie ona miała właśnie Bluetooth i Wi-Fi. I przełożyłem ją do Acera starszego typu, dokładnie Travel Mate 5760, gdzie on miał bez Bluetooth obsługi. No i co się stało po włożeniu takiej karty z Acera, z lepszego modelu? Acer zyskał ten starszy obsługę Bluetooth. Bez problemu zainstalował sterowniki. No dobra. Płytę mamy wyciągniętą, tak jak mówiłem. Ja spróbuję teraz sobie to na bok na razie położę, płytę położę samą tutaj na biurko. Co wam powiem? Co się stało, jak sflaszowałem tą płytę tym BIOSem od Acera? Ja pierdziel, żeby flaszować Samsunga Acerem. To jest po prostu... No tylko ja chyba tak potrafię zrobić. Po włączeniu jest taki objaw, że laptop nie chodzi i po jakiejś, nie wiem, sekundzie, dwóch zaczyna startować wentylator
I ten wentylator startuje po prostu tak, jakby samolot startował z pasu, coraz głośniej, dochodzi do pewnego poziomu i się cały czas już tak kręci. Oczywiście czarny ekran, nie można wejść do biosu ani tak dalej. No i trzeba tą kość biosu sobie wylutować. A z tego co wiem, to tutaj siedzi kość Winbond. Także ja na razie robię pauzę, ogarnę sobie tutaj mikroskop i popatrzymy sobie po dużym powiększeniu pod tym mikroskopem. Zaraz wracam. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem. Jakoś to mi się uporało, jakoś się z tym uporałem. Problem był taki, że po prostu wywaliło mi kamerkę z telefonu. Także na razie wam nie pokażę, jak mam to podłączone. Dopiero jak się trochę telefon podładuje, to na samym końcu. I mam tutaj tą płytkę pod tym moim mikroskopem DI, który jest zbudowany na aparacie fotograficznym i tym obiektywie z AliExpressa. I szukamy kości BIOS. Jakaś taka, która będzie miała oznaczenie, jak dokładnie to powinno być. Winbond. WN? WN? Skrót taki jakiś. Także 8 nóżek musi być. I lecimy sobie, popatrzymy w ogóle elementy z ciekawości. Dobrze, wszystko mam ustawione. Góra, dół, lewo, prawo. Ok. Tutaj mamy jakąś kość. 511,25, nic mi to nie mówi. To nie będzie na pewno. Tu mam bardzo ciekawy właśnie element, który praktycznie powinien być tym, czego szukam, ale nie jestem pewien na 1000%. Tylko co nie złapie mi. O, to jest to. Zobaczmy sobie, co na nim pisze. Nie, powiem szczerze, że jakość z tego aparatu jest miazga. Ok, tak, żeby sobie złapać. I tu mamy kość o oznaczeniu. Kurczę, będę musiał jakoś. Jakimś takim kątem, żeby to było najbardziej widoczne. MXEC. Czyżby to było to? 3E25L64. Nie wiem jeszcze do końca. Jeszcze szukam następnej. Tu jest następna też czteroma. Jeszcze ma będzie jakoś. Nie, ta nie będzie na pewno BIOS. Ta z oznaczeniem APL5336V chyba 0CFN. Też nie. Z tej strony tutaj już więcej takich nie widzę. Tu jeszcze mamy jakiś mały. Cztery co ma? Nóżki. Ale to też nie jest BIOS. Na pewno. BIOS jakby się znajdował najbliżej takiego układu, który ma takie właśnie tutaj parametry. NKB 901 00FC4 i zaraz po skosie jest ten MX
i CMX 25 L6 406 E M2i 12G 3L7 49900 L12 S08S jakoś tak. To jest, jeżeli chodzi o tą stronę, tam gdzie jest bateria. Tutaj mamy baterię. No, jakość z tego mikroskopu, z tego aparatu jest zadowalająca, bardzo. Także ja sobie biorę tą płytę, patrzę jeszcze na szybko, czy nie ma tutaj żadnego takiego elemenciku. No niestety nie, także koło tego jest jeden. Tu mamy coś Realteka, jakiś układ. I on się znajduje praktycznie pod wylotem. Realtek RTL 8111E CBH66P1 tak dalej. Zobaczmy sobie drugą stronę płyty. Zresztą mogę wpisać w internet te oznaczenia, co on tutaj mi pokazał. To nie to, to nie to. To nie to też. Po drugiej stronie nie, tu nie ma kości biosu. Na pewno. Tutaj po drugiej stronie nie ma kości biosu. Ale zobaczmy sobie taki mały element. On jest gdzie dokładnie? A tutaj. Pięć, cztery, trzy, jeden, osiem. To nie jest na 100% bios. To jest coś Realteka, widzę też. No tak, znajduje się koło wejścia słuchawkowego i mikrofonu. To jest na pewno jakiś. Chipset, nie chipset, może jakiś układ od dźwięku na 100%. ALC269. Tak, to jest od dźwięku. Także nasz BIOS na 99% znajduje się w tym miejscu i to jest właśnie ten układ. Ten nasz układzik. I tutaj sobie zrobię chyba pauzę i wpiszę w internecie te dane. Zobaczymy, co wyskoczy. Jeżeli wyskoczy coś, jakaś informacja z biosem, to znaczy, że dobrze trafiłem. Ja robię pauzę na chwilę. Dobra, lecimy dalej z tematem. Fajna rozkmina w ogóle. Tak, to jest na 100% kość biosu. Macronixa o takim tutaj właśnie symbolu i znalazłem, teraz się przełączę na Firefoxa, wam pokażę, co znalazłem. Jest Firefox? Jest, dobra. Na Allegro ten chip kosztuje 10 zł, czyli w miarę niedużo, w ogóle na, mam głos nagrywania, ok. Także tragedii nie ma, za 9,90 taki. Właśnie taką kość mogę kupić, super. Układ fabrycznie nowy, podana cena do 31 sztuki. Zarąbiście, czyli na Allegro będzie można w razie czego kupić, jakby coś było nie tak. Super sprawa. I tutaj datasheet tego znalazłem. I powiem wam, wszystko się zgadza. To jest właśnie w takiej obudowie ten chip. Są w różnych.
jest w 16-pinowej, w 8, a to jest chyba ta, co przychodzi na wylot płyty, taka jakby jak się lutuje te rezystory i kondensatory na starych płytach, że te nóżki na wylot pewnie płyty przychodzą. Jest też te FBGA, czyli kulki 24 bal. No i tutaj też mamy jakieś 24 bal. No i oznaczenie wszystkich nóżek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie wiem, czy to będzie widać myszkę na tym, ale się przełączę na mikroskop. I od kropki mamy. Raz, dwa, trzy, cztery w dół. Schodzimy w lewo. 5, 6, 7, 8. I ósma nóżka idzie do rezystora. Ósma nóżka idzie do rezystora, przechodzi przez rezystor, idzie do siódmej nóżki. Zobaczmy sobie w ogóle, o co chodzi. Ósma do siódmej, czyli ósma to będzie VCC, zasilanie 3 V, i do siódmej idzie hold. Hold, co to jest hold? Hold to pause the device without deselecting the device. Nie wiem, o co chodzi, ale te nóżki są ze sobą połączone przez rezystor. 3-3 z tym holdem. Write protection. WP to jest nóżka numer 3. Clock input. Serial data output. Czyli to będzie nóżka, przez którą będę pewnie szczytywał informacje o tym. O tym biosie. No i mamy co tutaj? CCIO, czyli Serial Data Input, czyli przez tą nóżkę będzie leciało flashowanie i został nam Chip Select, czyli nóżka numer 1. No i pięknie, wszystko jest odjaśnione, jedynie pozostaje kwestia wylutowania go, bo raczej na płycie nie będę się bawił w to, żeby go programować. Nie, będę go wlutować hotem, szybciutko, bezboleśnie. No i przejdźmy sobie jeszcze na samą górę, żeby pokazać wam. To jest Macronix i dokładnie mam taką kość biosów w laptopie Samsung 550 P5C. McLaren wersja, rewizja 1.2 dokładnie. Super. Udało mi się rozwiązać pierwszy problem, czyli identyfikację biosu, kości biosu na płycie głównej. Już sobie trochę tutaj poczytam. Tak. No nic. To jest na pewno bios. Macronix. Z tego co pamiętam, właśnie też jakiś program taki ściągałem na Samsunga, że pisało Macronix. A mi się porąbało po prostu z tym kurczacerem. No szkoda, bo laptop bardzo fajny. No ale przy okazji powstaje ten cały materiał. I są jakieś tego zalety przynajmniej. A takim ukoronowaniem tego będzie wszystkiego po prostu sflaszowanie tego biosu, tej kości poprawnym biosem i ma laptop wstać bez dwóch zdań. Bo na tym mi bardzo zależy, bo jeżeli laptop nie wstanie, no to lipa troszeczkę, powiem wam szczerze, bo to jest dobry laptop. Sobie tak przeglądam, ale tutaj opis do tego biosu jest po prostu gigantyczny. Czy coś jeszcze tam w ogóle jest? Jezu, strasznie duży opis. Specyfikacja elektryczna. No rozpisany gigantycznie. Dobra, ja się przełączę do mikroskopu. Nie wiem, czy ja wam pokazywałem ten datasheet, czy na mikroskopie byłem włączonym.
A jeszcze raz wam pokażę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Widzicie? To jest moja kość w takiej wersji. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nóżek. Ósma nóżka to jest plus 3,3 V. Tak jak tutaj jest. Power supply. Supply. IGND to jest 4, czyli po przeciwnej stronie. Dobra, przełączymy się na mikroskop. I to mówię. Raz, dwa, trzy, cztery. IGND. VCC po przekątnej. Czyli tu, gdzie jest kropka, to jest pierwsza nóżka. No i chyba udało się praktycznie za pierwszym razem zlokalizować tą kość. Na razie wam więcej nic nie będę zdradzał, co zrobiłem. Pisałem do Daniela Rakowieckiego, nie dostałem odpowiedzi żadnej. W sumie nie dziwię się, jak on ma tam tyle roboty, to co się dziwić chłopakowi, jak ktoś mu dupę zawraca jakimś biosem. Ale okej. Okay. Mam jeszcze takie dwa pomysły. Pierwszy to jest taki, żeby pobawić się w flaszowanie na Arduino, tylko to bym musiał co zrobić? Na laptopie zainstalować Linuxa przede wszystkim, bo z tych opisów, co widziałem, to są wszystkie na Linuxie robione. A druga opcja jest taka, że prawdopodobnie jutro w piątek dostanę zamówiony na Allegro programator. Taki, który jak wylutuje tą kość BIOS-u, będę mógł włożyć na płytkę, przylutować tą kość i zaprogramować ją. Potem ją wylutować, wlutować na płytę. To jest ten plusik. Są takie jeszcze fajne do Arduino i nie tylko. Klipsy, które łapią wszystkie nóżki za jednym razem. To jest super sprawa. Do właśnie takich 8-pinowych kości. No i co teraz robić? Skoro mam już płytę wyciągniętą, nagrywam to. To kurczę, tak sobie myślę, że może bym wylutował od razu tą kość. Żeby się po prostu potem nie bawić w to wszystko z powrotem. I też przy okazji zobaczycie sobie, jak ją się wylutowuje pod tym mikroskopem moim DI. Dobra, robimy tak. Ja robię pauzę, idę po hota i wylutujemy sobie tą kość. Zaraz wracam. Dobra, lecimy z wylutowaniem. Zobaczycie mój sposób. Na wylutowanie. Zbiorę sobie trochę topnika na jakiś, nie wiem, patyczek. W tym przypadku teraz wziąłem sobie tego śrubokręta. Stacja już rozgrzana jest. Mam 350 stopni ustawione. I lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że się szybciutko, bezproblemowo wylutuje. Chociaż nie wiem, czy nie mam grzałki już trochę zjechanej. Zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Odchylę trochę dyszę. Jeszcze raz spróbujemy. No, dosyć szybko to nie idzie, tak jak myślałem. Płyta podejrzewam, że zabiera dużo ciepła.
Okej. Poszło. Kość wylutowana. Teraz ja sobie ją położę w takiej pozycji, jakiej była. Tu sobie z... Okej, dyszę mogę już sobie odłożyć. Także kość została wylutowana. Staram się jakoś światło zmienić. Jak widzicie, ona była w ten sposób. Czyli kropkę mamy od tej strony. Sobie zrobię screenshota teraz, żeby było wiadomo, o co chodzi. Tylko sobie wyreguluję jeszcze ostrość troszeczkę. Ok, screenshot robimy. Na pamiątkę. Wycinek ekranu, ok. A co ja robię? No miał być wycinek ekranu, no. Wycinek ekranu. Ok, jest cała pół. Dobra, in front view. Teraz sobie to do in front view wkleję i zapiszę. Okay. Zapisz. Na pulpicie, ok, nie będzie na pulpicie. Dobra, ja mam zapisane to na pulpicie. Jest, ok. Czyli nasza kość została wylutowana. Płytę mogę już sobie odłożyć na bok, potem ją sobie przeczyszczę izopropanolem. No i przyjrzyjmy się tej kości, która narobiła sporego zamieszania. Jeżeli chodzi o tego Samsunga, trzeba będzie ją zaprogramować. A to mówię, to już zrobię prawdopodobnie w sobotę, ponieważ w piątek, chociaż co jutro jest piątek, tak? Jutro muszę iść na szkolenie. A może nawet jutro bym to zrobił, jakbym dostał te wszystkie już zabawki do programowania. Nie wiem, o której przyjdzie jutro do paczkomatu programator. W sumie nawet mógłbym wam pokazać ten programator, który zamówiłem na Allegro. Tylko się przełączę na Allegro. Chwileczkę, zaraz się przełączę na Firefoxa. Tak, moje Allegro, gdzie jest? Moje Allegro kupione. Będę musiał się logować. Ej, 43 minuty nagrywam, o kurde. No tak, będę musiał się zalogować. Dobra, jeszcze chwileczkę i wam pokażę, co zamówiłem. Za 18 zł dokładnie. Ok. Dobra, się przełączam na Firefoxa. Szukana oferta jest nieaktualna, no. Aha, dobra. Programator EPROM CH341A SPI Flash TTL BIOS. Coś takiego. I tu będę lutował tą kość BIOS-u. Nawet jest raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8. I tu jest opis. Jakie układy obsługuje? Moja to jest W25Q64. Także będę musiał to zaprogramować tą. Czyli praktycznie powinno się udać programowanie. Program i sterowniki wysyłamy na życzenie kupującego na e-mail do pobrania. No i dobra. To by było chyba na tyle. 40 ile? 46 minut nagrywania o tym laptopie Samsungu. Pewnie niektórzy będą ciekawi, czy mi się to uda, czy się nie uda uruchomić tego laptopa z powrotem. Oczywiście ja bym jak najbardziej chciał, żeby się udało. Bardzo mi zależy na tym laptopie. To jest najmocniejszy mój laptop, jaki mam w domu. Potem jest Acer E1570 i na końcu ten Travel Mate 5760. Gdzieś zgubiłem, kurczę, zaślepkę do pincety. A to już nieważne, sobie zaraz poszukam. Ja na tym kończę nagrywanie. Także jak macie jakieś pytania albo podpowiedzi dla mnie, to piszcie w komentarzach. Będę za wszystko bardzo Wam wdzięczny. Pozdrawiam i trzymajcie się.